Dziś pokażę wam kolejny filmik, ale po co wam go pokazuję? Po to, żeby pokazać wam inny sposób wymiarowania. No tutaj to jest dość prosty i podobny, tak jak normalnie jest wymiarowanie. Tutaj to są takie wąskie tulejki, 4 mm. Tutaj dwie sztuki, jedną, cztery. No to jest takie czytelny rysunek bardzo. Tutaj jest właśnie, tutaj jest troszeczkę inaczej. Zobaczcie, tutaj jest tak. 0, 20, 24, 30. Tutaj jest też normalnie Fi 6,1. Tu wiadomo na jaką długość. Tu jest Fi 4 na pozostałej długości. Tu z zewnątrz jest zaznaczony gwint i tak z boku jest wymiarowane. No a tutaj widać już ten gotowy element. Tu jest kolejny taki rysunek. A też w miarę prosto, też tamtym sposobem zrobiony. O właśnie tak po tej długości. Tu dotąd ma być 5 do osi, tu do podtoczenia 10, tu 19 do osi i tu 25. Także widzicie, rysunki nie zawsze są jednakowe. A tutaj wam pokażę moje arcydzieło. O, to jest taki rysunek. No ktoś powie, a jakieś bazgroły. Ale efekt końcowy będzie... Czy na takim rysunku, czy jak na tamtym widzieliście, efekt końcowy ma być zawsze idealny. Ja to sobie zrobiłem, bo to klient mi przez telefon podał. Tu największa średnica Fi 30 na długości 5, później Fi 20 na długości 7 i na długości 3,5 18. A tu później na całości ma być średnica 12 i tu na długości 30 mm ma być gwint M12. No to ja już to wiem, bo to będzie takie mocowanie do imaka tokarskiego. Także albo takie rysunki. Dziękuję.